Dzieje apostolskie rozdział 9. Szaweł natomiast wciąż pałał nienawiścią i chęcią mordowania uczniów Pana. Poszedł więc do najwyższego kapłana i poprosił o listy polecające do synagog w Damaszku. Chciał bowiem odszukać zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, aby ich pojmać i przyprowadzić do Jeruzalem. Był właśnie w podróży. I zbliżał się już do Damaszku, gdy nagle poraziło go światło z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał słowa – Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A on zapytał – Kim jesteś, Panie? Nie usłyszał – Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i idź do miasta. Tam dowiesz się, co masz czynić. A ludzie, którzy z Nim podróżowali – nie mieli ze zdumienia, gdyż słyszeli głos, lecz nikogo nie widzieli. Szaweł podniósł się z ziemi, otworzył oczy, ale nic nie widział. Trzymając go za ręce, doprowadzili go do Damaszku. Tam przez trzy dni nic nie widział, nie jadł ani nie pił. Przebywał zaś w Damaszku pewien uczeń o imieniu Ananiasz. Pan powiedział do niego w widzeniu, Ananiaszu, a on odpowiedział, słucham, panie. Pan mu rozkazał – idź natychmiast na ulicę Prostą i odszukaj w domu Judy Szawła Starsu. On modli się w tej chwili. A szawel miał widzenie. Ujrzał Ananiasza, który wchodzi do domu i kładzie na nim ręce, aby odzyskał wzrok. Wówczas Ananiasz odrzekł – słyszałem od wielu ludzi, ile zła wyrządził ten człowiek twoim świętym w Jeruzalem. Otrzymał on od wyższych kapłanów pełnomocnictwo, aby także tutaj więzić tych, którzy wyznają twoje imię. Lecz pan mu odpowiedział: Idź, wybrałem go sobie za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i królów i narodu izraelskiego. Objawię mu także, jak wiele będzie musiał wycierpieć z powodu mego imienia. Wówczas Ananiasz poszedł. Wszedł do owego domu, położył na Niego ręce i powiedział – Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał Ci się w czasie podróży, przysyła mnie do Ciebie, abyś odzyskał wzrok i aby napełnił Cię Duch Święty. A natychmiast jakby łuski spadły Mu z oczu i znów zaczął widzieć. Potem wstał i przyjął chrzest, a następnie wzmocnił się, spożywając posiłek. Przez kilka dni pozostał u uczniów w Damaszku. Zaraz potem zaczął nauczać w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słuchali, byli tym zaskoczeni i pytali, czy nie jest to ten sam człowiek, który w Jeruzalem prześladował wyznawców Jezusa? Czyż nie przybył także tutaj po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić przed wyższych kapłanów? A szaweł coraz bardziej się umacniał i wywoływał zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc, że Jezus jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zabić. Szaweł dowiedział się jednak o ich zamiarze, a ponieważ oni dniem i nocą strzegli bram miasta, aby go zabić, w nocy uczniowie spuścili go w koszu z murów miasta. Kiedy przybył do Jeruzalem, Chciał przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy się go bali, gdyż nie wierzyli, że naprawdę został uczniem. Dopiero Barnaba przyjął go i zaprowadził do apostołów. Opowiedział im, jak w czasie podróży ujrzał pana i co mu powiedział, a także o tym, jak w Damaszku z wielką odwagą nauczał w imię Jezusa. Od tej chwili przebywał z nimi w Jeruzalem i śmiało przemawiał w imię pana. Nauczał i rozprawiał też z helenistami, którzy jednak usiłowali Go zgładzić. Lecz gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili Go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i wzrastał w bojaźni pańskiej i wzmacniał się pociechą Ducha Świętego. Piotr odwiedzał wszystkich. Przyszedł też do świętych mieszkających w Lidzie, Spotkał tam człowieka o imieniu Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat nie wstawał z łóżka. Piotr mu powiedział, Eneaszu Jezus Chrystus uzdrawia cię, wstań i pościel łóżko. A on natychmiast wstał. Wszyscy zaś mieszkańcy Liddy i Saronu, którzy to widzieli, nawrócili się do Pana. W Jafie mieszkała uczennica imieniem Tabita, to znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i pomagała ubogim. Właśnie w tym czasie zachorowała i umarła. Obmyto jej ciało i położono w pokoju na piętrze. Lidda znajdowała się blisko jafy. Uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr. Wysłali więc dwóch ludzi i prosili przyjdź szybko do nas. Piotr zaraz poszedł z nimi. Gdy zaprowadzono go na piętro, podeszły do niego wdowy i płacząc, pokazały mu płaszcze i tuniki, które zrobiła im gazela. Piotr wyprosił stamtąd wszystkich, upadł na kolana i modlił się. Potem powiedział, Tabito, wstań. A ona otworzyła oczy, spojrzała na Piotra i usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją. Potem zawołał świętych oraz wdowy i pokazał im, że ona żyje. Wiadomość o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś jeszcze przez dłuższy czas pozostał w Jafie, w domu garbarza Szymona. Moi drodzy, dwa chyba, dwa pytania, dwa tematy, chociaż tutaj bardzo dużo opowieści. Pierwsze to oczywiście Paweł, no jeszcze Szaweł, ale już stający się pomału Pawłem, ten, który się nawraca. Koń jedno z naszych największych wad, a na pewno moich, to są wady... Pychy, tylko pychy w takim sensie przekonania, że ja wiem najlepiej, że ja wszystko rozumiem. Koniec czasem widzę nasze wypowiedzi katolickie na różne tematy, jacy my jesteśmy zawsze, właśnie, pewni wszystkiego, co mówimy. Jak się okazuje, Paweł był bardzo pewny i był bardzo błądzący. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy tak nie jest z Tobą, czy Ty nie jesteś kimś takim, kto zawsze wszystko wie najlepiej, bo to się może kończyć tak tragicznie jak u Pawła. On się na szczęście nawrócił i miejmy nadzieję, my też będziemy się z tego, z tego nawracać. Pani, no dużo tego jest w chrześcijaństwie, takiego przekonania, no właśnie, o naszej mądrości, o jedynie słusznej wiedzy, którą, którą my mamy. A druga rzecz, to zobaczcie, że tego Pawła potem nawróconego oczywiście chrześcijanie trochę się boją. Na szczęście znalazł się jeden uczeń, którego przygarnął, który, który mu pomógł, czy my, kochani, jesteśmy tak otwarci na różnych ludzi, którzy może nawet nie do końca są nawróceni jak, jak Paweł, ale może szukają, a często przez to, że nie są idealni, nie są doskonali, to napotykają na jakiś mur również w naszych sercach. Pomyśl, może jest taki ktoś obok ciebie, komu nie dajesz żadnej szansy. Może trzeba mu dać szansę, bo może tam jest kolejny, kolejny Paweł. Pomyślcie o tym.